dobry, Radio 90, mogę zająć chwilkę? Zależy na początku. Ja się chcę zapytać o Dzień Wagarowicza. Od czego my dorośli moglibyśmy sobie zrobić wagary? Od czego by sobie pani chciała? Od czego? Ja raczej wolę nie robić sobie wagary, bo mam dużo pracy w ogrodzie i w domu. Czyli zdecydowanie absolutnie żadnej przerwy. Wie pani co, no Dzień Wagarowicza mi się podoba, kiedy chodzę tutaj, przychodzę na cieszyński rynek, gdzie jest bardzo ładnie, akurat chciałam szwagierce powiedzieć, że ma swój urok to miejsce i bardzo lubię tu wracać. Ja jestem wszystkiego Cieszyna, także to tu są nasze spacerowe miejsca. Rozumiem. A pani może jakiś pomysł na wagary? Od dzieci, od wnuków, od gotowania, od sprzątania. No, ja do Wiednia na wycieczkę, bo ja jestem z Bratysławy. Aha. Więc tak pochodzić sobie. Aha. W sobotę, w niedzielę. Takie wagary, ładne wagary, zazdroszczę pani. Tak? Bardzo fajna rzecz. Pan tutaj jeszcze, zapraszam do rozmowy. Jakiś pomysł na wagary? Gdzie by pan chętnie poszedł na wagary? I od czego? No wie pani, ja jestem już emeryt i ja mam wagary każdy dzień. To też fajnie. Ale tak na przykład od gotowania, od wkładania rzeczy do zmywarki. Ja lubię wziąć sobie rower i rowerem pojeździć. Aha. Czyli uciec w dzień wagarowicza, uciec z domu na rowerze. Tak jest. Prawie wiosna. Oczywiście. Niech żyje jak najlepiej. Prawda? Na spacerze? Tak, wiosennym. Tak chodzimy i pytamy, jakbyśmy my dorośli mogli sobie zrobić wagary. To od czego by pani sobie zrobiła wagary? Od gotowania, od sprzątania. Nie. Dużo tego, nie? No, gotowanie jest. Dzieci czasem przyjdą. Aha. No ale z dzieckami to jest fajnie, bo małe, maluchy to fajny człowiek. No, a zwłaszcza ta i ten. Aha, ta i ten. No. Ile mają? 3-latka i roczek. Dobrze. My dorośli, od czego moglibyśmy sobie zrobić wagary? Od czego by pan sobie chciał zrobić wagary? No ja w tej chwili to cały czas mam wagary. Aha. No a teraz zajmuję się wnuczką. Czyli nie ma takich zapętów, żeby rzucić wszystko i gdzieś pójść na łąkę? No, jak tylko troszeczkę cieplej się zrobi, to na pewno. Wtedy każdy z nas to czuje, nie? A ziemia cieszyńska jest piękna. Aha. Pan tutaj miejscowy? Oczywiście, oczywiście. Dzień dobry, Radio 90. Mogę dosiąść się do pana? Czy mogę się dosiąść? Ja chciałam zapytać przed Dniem Wagarowicza. Czy my dorośli mamy czasami taką chęć, żeby od czegoś uciec? Zrobić sobie wolne? Jak pan myśli, od czego najchętniej pan by sobie zrobił wolne? Znaczy, jestem na emeryturze już tyle lat, że już o tym nie myślę. No ale kiedyś są... chodziłem na wagary sobie, ale w technikum, ale to były dawne czasy. Aha. I gdzie pan chodził na wagary? No, tu są takie laski, kawałek. Często, czy tylko w Dzień Wagarowicza? Proszę nam się przyznać. Nie, czasami. Czasami. Spotkaliśmy się w towarzystwie i coś wypić i tak dalej. Dobrze, tajemnica. Dziękuję panu bardzo. Zbieramy opinię na temat wagarów. Gdybyśmy my dorośli mogli sobie zrobić takie wagary, to od czego byśmy najchętniej uciekli? Od pracy. Tej zawodowej, czy tej domowej? Zawodowej. Zawodowej? Tak, oczywiście. Aha. Obciąża nas strasznie. Oczywiście. No psychologowie mówią, że straszny stres nam ta nasza praca codzienna daje. Tak jest. Zgadzam się z tym. Gdzie by pan uciekł najchętniej? No jakieś wczasy. Ciepłe miejsce. Oczywiście. Ale już wiosna teraz u nas. No jeszcze troszeczkę brakuje tego ciepła. Proszę bardzo, kwiatki od Radia 90, piękne narcyzy. A jak zakwitną, to proszę przysłać zdjęcie na kontakt @radio90.pl. Dobrze. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dzień Wagarowicza. Ojej, Otcze, jesteśmy za stare. I teraz ja się pytam, czy my dorośli byśmy sobie mogli zrobić Dzień Wagarowicza i od czego? Od czego byśmy mogli uciec? Od niczego. W tej chwili jesteśmy w takiej już, jak to się mówi, w takim okresie życia, że naprawdę nie. Że planujemy to, co mamy zrobić, wykonujemy to, co mamy zrobić. Tak. Pięknie uśmiechnięte panie, dziękuję bardzo.